No to przechodzimy do ostatniego podejścia, do maszynki, a nawet do maszynek Asylum RX. Dzień dobry. O, tu jeszcze jakaś mała poprawka, tu coś tego. Czwarte podejście tak naprawdę do maszynki Asylum RX wersja 2. Maszynki na SE, czyli Single Edge, na jednostronnie golącą, nie dwustronnie, tak jak maszynki na standardowe żyletki. Na żyletki Artist Club, czyli na te takie ostrza specjalne. Jeden z kolegów zaproponował mi, żeby to porównanie zrobić ząbkowanymi żyletkami, a ja zrobiłem płaskimi. Z tego też powodu, bo mam jedną żyletkę raz użytą, ale chcę, żeby to było już takie w 100%. Wyciągnę dwie nóweczki żyletki KAI. Będę już miał trzy. Każda będzie miała po jednym goleniu, więc pewnie będę musiał jakoś zużyć. Więc będę zużywał powolutku, ale chcę dzisiaj dwoma nówkami, żeby nie było tu, że w jednym była raz już użyta żyletka, bo faktycznie w tym momencie no, byłoby to bardzo niewspółmierne. Więc od razu zostało mi tych żyletek w tym opakowaniu 11. Dzisiaj skreślę od razu dwa skreślenia, czyli zostanie mi tych żyletek 9. No i 3 po jeden raz użyte i będę musiał jakoś wykończyć. To szkoda tych żyletek wyrzucać po jednym goleniu, bo one jeszcze spokojnie u mnie one 3 golenia robią praktycznie bez jakichkolwiek strat. Czwarte już zaczynam lekko czuć stratę. Piąte to jest takie ostatnie golenie, chyba że przy czwartym już czuję lipę. No to w tym momencie lądują w koszalinku i jest po jabłkach. Sprawdzę, czy się nagrywa, bo jest to istotne. Tak, nagrywa się, wszystko jest dobrze, jest gitarka. Dobra, wilże twarz, zarost 3-dniowy, godzina, patrzcie, za 5, czwarta, czyli 15:55. Dzisiaj wcześniej przybyłem, bo właśnie chciałem to zrobić, jeszcze mam jakieś zajęcia, a w pracy też urwanie tyłka i to tak wiecie. Nigdy czasu nie ma. Wilżę twarz i używam dzisiaj całkowicie tego samiuteńkiego zestawu. Wszystko to samo, jak było ostatnio, bo też od razu będę widział różnicę, choć ja różnicę znam, bo goliłem się RX-em z tymi ząbkowanymi żyletkami i była dużo łagodniejsza, ale postanowiłem zrobić porównanie na identycznym stawie. To samo mydło, z ciekawostek. Patrzcie, ile mi jeszcze na dnie zostało mydła tego właśnie Rose de Puchard Le Perlusion. Bardzo wydajne to mydło jest, więc używam wszystkiego tego samego, ten sam pliszajf, czyli cube kostementolowy, ten sam pędzelek, czyli Romera, wszystko wbija tym samym na twarz i po goleniu jest GF Tramper, coś takiego, i to jest, powiedzcie mi, Coral Skin Food, czyli różany zapaszek. Wilżę twarz, nałożę troszeczkę, wiecie czego, pryszejwa na twarz, potem mydełko, a na końcu będę zakładał żyletki. Wilżę twarz. Takie wrzątu nalejałem do umywalki, że pierwsze nabranie wody też wypuściłem, bo po prostu nie wiem, co ja takiego wrzątku nalałem. Zwilżę trochę też tego pre-shave'a. Więc identycznie wszystko to, co było ostatnio. Tyle, że dzisiaj założymy żyletki. Przepłuczę ten pre-shave. Założymy żyletki takie jak te dwie identyczne, ale różne od tamtych, bo to z tym zabezpieczeniem, czyli z tymi żyłkami. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać i porówna wersję pierwszą moją do wersji drugiej, którą użyczył mi Stando Staszek Głowicki. I dzięki jego grzeczności
możecie wy zobaczyć, co ja sądzę o wersji numer 2. Jak ona wygląda, nie tylko na zdjęciu, ale również tutaj na filmiku w moich rękach. Za wygląd ja bym jej nie brał, bo ja wolę akurat tą wersję w satynowym wykończeniu. O. Po ostatnim goleniu stwierdziłem, że bardzo podobne nie na tamtych żyletkach to szło, czyli bardzo już agresywnie, bo taka ósemka. Ale stwierdziłem, że jedynka wcale nie jest agresywniejsza moim zdaniem, a na pewno ciut skuteczniejsza. Choć efekt końcowy w przypadku jednej i drugiej uzyskałem ten sam. Zarost wzrastał mi wolno, zarost wzrastał równo, fajnie i przyjemnie. Więc tu wszystko jak najbardziej. I czy bym tą się golił, czy tą, tak naprawdę zupełnie mi to było obojętne po ostatnim goleniu. I mówię, i tylko tutaj dla mnie wizualna kwestia, czyli no, wykończenie, ja bym wolał matowe wykończenie, czyli satynowe. I to tyle. Zobaczymy, co się dzisiaj stanie, jak to będzie dzisiaj wyglądać. Mydło pięknie pachnie różyczką. Myślę, że po tych dwóch goleniach następny raz znowu za jakieś dwa lata wyciągnę, zobaczyć. W każdym razie mydełko ma 6 lat i dla tych, którzy mi tam pisali te prywatne wiadomości, u mnie to mydło nie straciło ani na jakiejś tutaj konsystencji, jest dalej mydełkiem, można pod palcem jak gdyby się ugina. Dodatkowo zapachu w ogóle nie straciło. Bardzo mocno to mydło pachnie, bardzo wyraźnie i mówię, i patrzcie, nawet dodam troszeczkę wody, bo wydaje mi się, że nawet jeszcze troszeczkę, bo nie mogę go z dna wyrobić. I jest to mydełko treściwe, jest mięsiste, nie jest jakimś takim super majonezem, ale jest naprawdę przyzwoite. Tylko mówię, no to jest jakiś skład, reformulacja chyba była, a jak nie było, który ileś tam lat temu tak funkcjonował. Nie wiem, jak nowe mydełka Lucian Le Perel, czy Le Perel Lucian, nie wiem, jak one teraz działają. Skusić bym się nie skusił na inne z tych mydełek, bo wolę bardziej jogurtowate, choć dzisiaj jak tak mniej od początku wody dałem i wyrabiam cieplejszym pędzlem, to się wydaje, że jest już takie mocniej jogurtowate, ale mimo wszystko wolę ciut miększe mydła, jakoś to wiecie, to jest tylko, aha, ja od razu nakładam, to jest tylko takie moje, wiecie, zdziwianko po prostu, ale mydło jak najbardziej nie gaśnie, nic się z nim nie dzieje. Tylko ja po prostu przejrzałem swój skład, jakoś mam najwięcej, mam kilkadziesiąt amerykańskich mydeł. Nie wiem, myślę, że może około 100. Tak, około 100 amerykańskich, ale mam, wiecie, mam też te hiszpańskie mydła Hosera, ich mam 20 bodajże 3. To byłby drugi, jak gdyby, producent, druga narodowość mydeł, którą posiadam w większej ilości, a potem już mieszanka przeróżnych, ale mówię, najwięcej mam amerykański, potem mam właśnie hiszpańskie, a potem, nie wiem, to już włoskich nie mam za dużo na wszystkie pana kremy. Coś takiego. Nie wiem, a może amerykańskich mam więcej niż 100, bo mam ich chyba wszystkich łącznie już teraz koło 160. No to tak, to amerykańskich będę miał pewnie ze 120. Już kurde, nie pamiętam. W każdym razie u mnie królują mydła amerykańskie jakoś mi. No ale dzisiaj to mydło, powiem wam, mi się wyrobiło masakrycznie. Patrzcie, co się dzieje. Jezus. No dzisiaj masakrator. Chyba jak otworzyłem to wieczko, to powiem wam, weszło do tam troszeczkę świeżego powietrza i dzisiaj to mydło to jest mocarnia. Dzisiaj może nawet bym się skusił na kolejny, jakby mi zapach pyknął, no. Kurde. Proszę państwa. Najpierw troszeczkę tutaj rozkręcę maszynkę.
i lecę z wyciąganiem ostrza. Pach. Z montażem tego ostrza. Siadło. Siadło skręcone. Pierwsze ostrze zamontowane. Teraz do maszynki wersji 2, którą otrzymałem od Stando, lecimy. Wiecie co, koszta dosyć drogie, bo to chyba opakowanie kosztuje około 110 zł czy 115, nie wiem, jest 15 ostrzy. To wiecie, no to ile takie ostrze? 10, koło 8 zł, tak? Dobrze mówię, coś takiego, więc wiecie, pasuje też zużyć, jak takie dwa ostrza, no to już tam 16 goli, to też tak po jednym goleniu to... O, siadło. Proszę Państwa, zamącone. Mnie się wydaje, że w wersji pierwszej ekspozycja żyletki jest większa. Takie jest moje wydawanie. Zaczynam oczywiście od wersji pożyczonej od Stando i lecę tak samo jak wtedy. Lewą stronę lekko zwilżam, żeby mieć identyczne porównanie. No, proszę Państwa. Czuć tą maszynkę, ale znacznie łagodniej przy pierwszym przejściu w porównaniu do żyletek, wiecie, tych żyletek gładziutkich. Tutaj bardzo się zmienia odczucie tej maszynki na twarzy. Tu lekkie szarpanie w tym miejscu, podobnie jak w żyletce gładkiej. I tak jak mówię, tutaj dla mnie bardzo się zmienia odczucie. Tamte żyletki gładkie w przypadku tej maszynki od początku czuć mocniej. Choć mówię, pierwsze przejście, teraz ja czuję tą maszynkę na 4, przypuśćmy. No, z tą żyletką bardzo... No, taki trzydniowy zaraz, pierwsze przejście, bardzo czuję tę maszynkę jako nawet łagodniaka jeszcze na początku. Tak, bardzo łagodniutko czuję wersję numer 2. Chwytam wersję pierwszą Aseirema. Czuję trochę mocniej, trochę bardziej agresywnie, ale też nadal na 4,5, ale czuję troszeczkę bardziej na twarzy niż wersję numer 1. I tutaj wersję numer 2, drugą wersję tej maszynki, jest ta różnica wyczuwalna. Na pewno bardziej wyczuwalna niż jak miałem gładkie żyletki, czułem je, te maszynki identycznie. Tutaj mi idzie wszystko płynnie, a tutaj mi troszeczkę zaraz inaczej. Tutaj nie czuję większej agresywności. Na szyi poczułem. Tu mam, wiecie co, takiego dziada z trupka miałem, bo wyciskałem nygusa i ja nie wiem, czy ja go już po nim parę razy przyjechałem i czuję to cały czas, bo jest taki świeży i nie wiem, czy ja go nie zetnę, ale on jest przeze mnie gnieciony był. Więc jest duża szansa, że on... Cały czas tak samo tu czuję te poliki. Tutaj na szyi jak gdyby troszeczkę pierwszą wersję czułem mocniej. Ale mówię, tu mam dziada takiego, o, już chyba, którego cisłem ostatnio, wczoraj trochę, bo jakiś mi... No powiem Wam, po pierwszym przejściu, już teraz tutaj przy tych żyletkach, czuję, że maszynka, pierwsza wersja, zrobiła mi lepsze poliki. Szyja tak samo, ale pierwsza wersja, tu już przy pierwszym przejściu na policzku czuję, tak,
że pierwsza wersja mam lepiej dogolone, ale mówię, to jest takie, wiecie, w moim przypadku i tak będę trzy przejścia robił. Może to sumarycznie oszczędziło tych parę machnięć na twarzy mniej, ale tu przy pierwszym czuję na poliku. Ja wiem, że mi różnie rośnie zarost, ale mimo wszystko. Skuteczniejsza, a jeżeli była ciut agresywniejsza dla mnie, to tylko na szyi, ale to ciut, dlatego że szybko goliłem się jedną po drugiej. Na polikach nie odczułem żadnej różnicy. Spłukuję pozostałości mydła. Nawet tu po spłukiwaniu czuję, że prawy policzek, czyli policzek golony pierwszą wersją Asylema, jest dokładniej dogolony. Dobra, bierzemy, nakładamy mydełko. Mydełko naprawdę dzisiaj treściwsze mi się wydaje niż ostatnio, może dlatego, że gorętszą wodą je wyrabiałem, pędzel był bardziej ciepły, bo przecież to została pozostałość, albo ta pozostałość była jeszcze jakoś bardziej wilgotna po ostatnim użyciu, ale no jest mydełko bardzo treściwe, więc z tym, co się zastanawiają, no moja wersja sprzed 6 lat nic nie straciła na jakości, na zapachu, na gęstości. Jest franca treściwa. Znowu wersja druga i lecimy. Nic nie wzrosła agresja na razie. Zobaczymy, jak będzie podwóz lecieć. Troszeczkę takie czuję, wiecie, leciuteńkie, minimalne szarpnięcia, minimalne dosłownie. Ale jest pięknie. Piątkę teraz daję, czyli jest już na skali ostatnia w mojej skali łagodność, a już zaczyna się po niej maszynki średnio agresywnej w górę. Na razie daję piątkę. Naprawdę jest świetnie z tym oszczem, ale wtedy też byłem bardzo zachwycony. I bardzo bezpieczne było to golenie i teraz też takie czuję to golenie. Nic, no tym bardziej, że ta maszynka, mówię, goliłem się żyletką już mniej tą samą, więc naprawdę jest fajnie. Gorąca wnętrza poprzek, taka się troszkę agresywniejsza zrobiła. Pięć i pół. Zaczynam tak ją czuć na 5,5 tutaj, jak golę wyższe partie. Ale więcej ani ciut. Czyli taka, wiecie, dopiero średnio agresywna się zaczyna robić. Bierzemy moją wersję pierwszą. Nie czuję na razie żadnej wzrostu agresywności. Płynniej mi idzie. Moja idzie płynniej mi po szyi. Płynniej. Nie ma takich... Tak, płynniej idzie. No idzie mi płynniej. Może z racji tego, że jest ciut agresywniejsza, bo a agresja moim zdaniem nic też na szyi nie odczułem jakiegokolwiek wzrostu. Mojej maszynki z tą żyletką nie odczuwam żadnego na szyi. Patrzę co z polikami. No tutaj czuję tego dziada cały czas. Jak po nim też przyjeżdżam, to go czuję po prostu. Moja teraz daje jej piątkę. Nie daje 5,5 w życiu nigdy. Tutaj
Nie mam jak w poprzek za bardzo, bo mam to pieprza. Na mojej nie czuję wzrostu agresji. Piąteczka, ta mi się wydaje, nowsza wersja, że jest ciut agresywniejsza. Nie wiem, nie czuję. Proszę Państwa, drugie przejście za mną i już powiem, co czuję pod rękoma, jak to wygląda. Wygląda to następująco. Policzek prawy, lepiej dogolony od lewego. Szyja. No, tutaj jednak jeszcze czuję. Troszeczkę. Nowsza wersja, mniej skuteczna, a moim zdaniem wcale nie mniej agresywna, a nawet wydawało mi się, że przy drugim przejściu bardziej uczę na górnych partiach. Tak mi to u mnie wychodzi, proszę Państwa. Jadę z ostatnim nakładaniem i powiem Wam, z tą żyletką mi się bardzo świetnie goli. No i mówię, i w tej maszynce na pewno bym nie używał gładkich żyletek, bo w tamtych agresja agresją, ale mówię, jakoś tak. No i mówię, tamte przede wszystkim widzieliście na filmie poprzednim, ścinają mi wszystko, co mam na szyi, czyli te jednak to zabezpieczenie na mnie tutaj działa. A jeżeli chodzi o skuteczność, ja nie stracę żadnej skuteczności, jak tą żyletkę używam, więc dla mnie równie skuteczna, a golenie bardzo przyjemne, miłe, idzie płynnie, nic się nie dzieje. W tej maszynce, jak w moich starych, no wróciłbym. To mnie, któraś Stando mi lepiej spasowała. Chyba ten roch, czy co to było, spasowała mi do niej gładka żyletka. Trzecie przejście. Najnowszy produkt Asylum. O, teraz już czuję ją bardziej. I teraz daję 6. I ciut, niepełne 6,5. Czyli to jest dla mnie z tymi żyletkami. Ta maszynka, przynajmniej ta najnowsza, to jest maszynka średnio agresywna. No muszę tu trochę po szyi pojeździć. Jest idealnie. Zrobiłem zacięcie. Dosyć mocno dociskam do twarzy. Jeszcze tu chyba. Jest gładź. Wąs pod włos. Trochę szarpie. Nie za miło. Ale na wąsie czułem jej agresję. Podskoczyłaby mi na 6,5. To jest jedyny moment. Nie.
nieprzyjemnego golenia. Max. Na golenia. Jadę. Kurde, no powiem wam, ta idzie płynnie na tej końcówce zarostu. Idzie płynnie. Też ciut by wzrosła ta agresja, ale to... No i poliki, to miejsce tego czuję, on mnie piecze po prostu. On mnie może piecze, bo jak był wyciskany, tak to mydło tam gdzieś w niego wchodzi, to... No proszę Państwa, po tej jestem już gładziusieńki. No będzie ciut skuteczniejsza, ale efekt końcowy, no to jeszcze tak jak pod włos wąsa goliłem, tu sobie coś tam leciutko wyciłem. No i tu. A tą, no zobaczymy. Tutaj nie mam za bardzo przy tym pieprzu jak golić pod włos. No powiem, lepiej mi się goli wersją pierwszą. Mniej taka dla mnie mówię, bo to wiecie. I wcale nie odczułem, żeby była jakoś wiele agresywniejsza. Powiem, jego agresywność jest na tym samym poziomie, tutaj wokół tego pieprza. Nie chcę go z spodu chwycić. Patrzcie, tutaj nawet nie zrobiłem żadnego mikroprzycięcia, tu zrobiłem. Proszę Państwa, ja uważam, że wersja numer 2 dla mnie, nie mówię co uważam, tylko co odczułem. Wersja numer 2 ciut mniej skuteczna, bardzo niewiele i wcale moim zdaniem nie jest mniej agresywna. Wiecie, w jednym miejscu mogę czuć mocniej, bo tu inaczej mi zarost rośnie, tu inaczej jestem dogolony wszędzie, zajebiście, naprawdę, na pełnego maksa i 100 razy lepiej mi się tymi żyletkami goli, bardziej czuję ścinany zarost, bardziej go słyszę jak gdyby. W tamtych gładkich żyletkach w Eriksie wyjątkowo mi one nie spasowały, choć też byłem dogolony. Bardzo wzrosła agresja i ta maszynka się robiła taka średnio przyjemna. Tutaj trochę strat, ale bardziej po stronie nowszego sprzętu niż starego. Więc tak jak mówię, dla mnie starszy ciut, bardzo niewiele, ale jednak skuteczniejszy. Co dzisiaj przy tych ząbkowanych żyletkach widziałem po każdym przejściu. Po pierwszym przejściu na szyi, na poliku, po drugim przejściu na poliku, na szyi było mniej więcej podobnie i po trzecim przejściu, no mówię, mniej machań, mniej wszystkiego, a efekt końcowy taki sam. Czy nosza bardziej kontuzjogenna, tu coś wyciłem i tu, przy czym no widzicie, to nie jest przecięcie, tylko to jest krostka. Tu przecięcie, ewidentne zacięcie. Więc to nie, że jest bardziej kontuzjogenna. Nie, po prostu tu mi inaczej zarost rośnie. Tu wiecie, mogła mi ręka inaczej popracować po tej stronie, po takim zgięciem. Dla mnie to są praktycznie bliźniacze maszynki na chwilę obecną, bo te różnice, które odczuwam, ta wyższa skuteczność, to odczuwam jednorazowo po każdym przejściu, a efekt końcowy mam wszędzie taki sam. Fakt, no mniej bym się starszą wersją troszeczkę namachał, ale też bardzo niewiele mniej. Więc uważam, że dla mnie nie spitolili tej maszynki.
Jak oni twierdzą, może faktycznie to jest mniejsza ekspozycja żyletki, a jak oni twierdzą, że zrobili łagodniejszą, to może faktycznie ktoś, kto to testował, była do niej łagodniejsza. Dla mnie najważniejszą rzeczą, że jak to usłyszałem, że zrobili łagodniejszy sprzęt, to będzie lipa tak naprawdę. Lipa dla mnie, a to okazuje się, że wcale ten sprzęt moim zdaniem nie jest łagodniejszy, a na 100% nie jest mniej skuteczny, bo ta niewielka różnica w skuteczności nie wpływa na efekt końcowy u mnie, czyli jestem tak samo wszędzie idealnie świetnie dogolony i tak samo wszędzie mi równo rósł zarost, jak się goliłem ostatnio i w ogóle jak się tą maszynką golę, więc mówię, dla mnie maszynka trzyma poziom, czyli trzyma poziom tak naprawdę dla mnie, jeżeli chodzi o żyletki ząbkowane, średnio agresywne i początek agresywności, ale jeżeli chodzi o żyletki gładkie, no to już mocno agresywne, ósemka pełna i to jeszcze mówię no i nie wybacza faktycznie jakiś krostek, jakichś rzeczy, no poza pościnała mi wszystko na twarzy, więc mówię, ale wcale przez to szybciej się nie dogoliłem, tak samo musiałem pomachać i wszystko, więc no w tym przypadku dla mnie, jak to w tych maszynkach Single Edge na Artist Club, żyletka ząbkowana dalej lepsza, ale wcale nie robi mi na końcu bardziej czy mniej dogolonej twarzy, więc mówię, tak to wygląda. No jestem zadowolony, cieszę się, bo no już chyba nic innego nie mogę przetestować. Zrobiłem porównanie na gładkich żyletkach, na ząbkowanych żyletkach, goliłem się stricte tylko tą nową maszynką z gładką żyletką, stricte ząbkowaną, więc już nic innego nie wymyślę. Dla mnie to jest fajna sprawa, że maszynka jednak producent, kurde, ale gładziutko nawet jak to nakładam, że producent nie spieprzył roboty i zostawił nadal maszynkę skuteczną. Tu bym coś może gdzieś tak, ale to wiecie, tu jakbym może, to jest takie szukanie już dziury w płocie. Powiem tak, tak jak tu zacząłem, cieszę się, że producent został przy tym, co tutaj kiedyś stworzył, przy czym, no mówię, kupujący tę maszynkę, ja bym im ją, no ja bym jednak tą maszynkę z takim lekkim ostrzeżonkiem, że jeżeli ktoś lubi gładkie żyletki, no u mnie z gładkimi żyletkami, no jest to jednak już tygrys, a nie jakiś tam oswojony kot, więc tak by to wyglądało. No cóż, no 32 minuty. Jestem po goleniu, po bardzo dokładnym goleniu, po bardzo fajnym, miłym, super goleniu. Maszynka Asylum RX wersja 2 to maszynka już agresywna. To maszynka, która u mnie, w moim przypadku, ma dwa oblicza. Bardzo się zmienia przy zmianie żyletki guardowskiej na żyletkę gładką. W jednym i drugim przypadku mnie dogala pięknie. Piękna maszynka. Ja wolę jednak wykonanie w satynie. No i tyle mogę powiedzieć. Ci, co szukają maszynki skutecznej i nie boją się agresji, no to bym mnie dogala bez pierdnięcia. Ale to mówię, to też nie zagwarantuję Wam, że Wy tą wchwycicie w rękę i Was dogoli, bo to wiecie, jak to wygląda. W każdym razie jestem bardzo zadowolony z użytkowania tej maszynki. Tak samo jak ze swojej. Cieszę się, że mam ją w swoim składzie. Pewnie znowu ją wyciągnę za roga, może jeszcze później, ponieważ no pewnie nie będzie kiedy, więc mówię, ale bardzo fajna i tej maszynce zazdroszczę tego logotypu. Szkoda, że w tej starej wersji tego nie ma, bo mówię, to są takie smaczki. Proszę Państwa, dzisiaj mamy wtorek, tak? Wtorek, więc jeszcze kawałek drogi przed nami, ale cóż, życzę wytrwałości do weekendu, a potem to już pewnie luz. Widzimy się lada moment, wbijam z kolejną maszynką od Stando. Teraz chwytam za maszynkę na żyletki Double Edge. Jadę z koksem, bo po prostu trzeba to wykończyć i trzeba po prostu zacząć zapuszczać brodę, zrobić sobie zroczek wolnego i zobaczyć, jak to będzie i będziemy widzieć. A tymczasem wszystkiego dobrego, lufa strzała, do widzenia, hej, cześć, żegnam Was czule.